Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Marvolo, a to jest Sins of Solar Emperor, Grzechy Imperium Słońca. Okej, słuchajcie, cóż tutaj ostatnio działaliśmy, mianowicie wzmocniliśmy nasze siły. Przygotowujemy się powoli do rozpoczęcia dosyć dużej wojny, dużego ataku. Głównie na siły związane z... czekajcie... Na potomków Verlin uderzymy. To są zjednoczone... te całe. Zjednoczone korporacje handlowe, czy coś takiego. O, tu jest artefakt jakiś. A jestem ciekaw, cóż to tutaj mają. Dobra, spokojnie, spokojnie. Tutaj rozpoczęliśmy budowę naszych najnowszych krążowników, które poprowadzą uderzenie na siły wroga. Dobra, tutaj sobie jeszcze będziemy budować kolejne. Okej, jak tam badania? Jak tam nasze badania? Szły też flotę rozbudować, ja bym się nie obraził. Nieuchronny atak piratów. No cóż. Dobra, uderzą na moich wrogów. Tym razem, co jest dosyć fajne. 350 kryształów potrzebujemy, aby móc posiadać jeszcze jeden. Teraz ojcy po... Okej, o co chodzi tutaj? Raport dyplomatycznie. Zwiększono nagrodę za mnie. O, się wygnoje. To rzućmy im tutaj. O, takim zróbmy. Mają mieć. Troszkę nas to kosztowało, ale... No cóż. Opłaca się tutaj przekupić naszych wrogów. Piraci ruszyli do ataku. Jestem ciekaw gdzie. Tu jest jeden z naszych statków handlowych. Z Orfeusza. Dobra. Tu mamy nasz lotniskowiec, który powinien sobie tutaj świetnie dawać radę. Tutaj jest zwiadowca naszych wrogów. Tam sobie przemykał. Dobra, to sobie dokupmy jeszcze bombowce. To sobie zwiększmy. Czy można zbudować trzeci poziom? Nie, nie można. Dobra, spokojnie, spokojnie. Okej, ten tutaj za chwilkę będzie miał przerąbane. Bo se wleciał. A nasze myśliwce i bombowce już lecą za nim. Dobra, tu już eskadra bombowców przeprowadza pierwsze uderzenie. Okej, myśliwce także nie pozostają mu dłużne. Dobra. Bomby zostały zrzucone. Podążają za celem. Pociski. Dobra, jeszcze więcej. Pięknie. Pięknie oberwał. Dobra, rozwalony. Typek. Bardzo miło. Dobra, my za chwilkę sobie będziemy... Będę chciał jeszcze zbudować jeszcze jeden okręt liniowy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra. Dobra, tutaj kolejne oczywiście krążowniki powstają. One są dosyć silne, zobaczcie sobie ile one mają, jak one mają wytrzymałość kadłuba. To jest bardzo, bardzo dużo. Okej, możemy na przykład sobie rozwinąć wielkość floty. Ale spokojnie, mnie bardziej jednak interesuje dodatkowy okręt liniowy. Dobra, już opracowujemy go. Dobra, czy my tutaj już możemy... A, dobra, 250 kryształów potrzebuję na niego. No cóż, troszkę hajsu. Kiepsko sobie z tymi kryształami stoimy, ale myślę, że jak zdobędziemy pierwszą planetę wroga, no to już nie będzie aż tak źle. To są nasze fregaty. Okej, one tutaj
czekają, aż wyprodukuje się odpowiednia duża ilość egzekutorów. Dobra, na razie nie jest źle. In the Empire's honor. A, dobra. Możemy sobie odkręcać tryb kinowy, wtedy nie mamy żadnych linii, żadnych informacji na temat wielkości orbit w danych planet. Ale jednak wolę tak, bo przynajmniej wtedy widzę, jak są skoki w tunele fazowe, jak są porozmieszczane pomiędzy planetami. Dobra, oni mają bardzo dużą przewagę nade mną, ale jej nie wykorzystują. Pytanie tylko dlaczego. Dobra, na razie spoko. Tutaj kolejne krążowniki powstają. Za chwilkę będziemy mogli dodać... Myślę, że to będzie lotniskowiec. Myślę, że pójdziemy w lotniskowiec. Ponieważ ten dewastator jest taki sobie. Taki sobie. Myślę, że lotniskowce są w stanie zrobić dużo większy rozpierdziel. No, szybciej, 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 moi drodzy. Okej. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, budujemy. Dobra, słuchajcie, zróbmy coś takiego. Sprzedajmy troszkę metali. Sprzedajmy metale. A za ten sposób uzyskany hajs kupmy kryształy. Dobra. Myślę, że na razie nam to starczy. Tego nawet... Okej, nie mogę tego bardziej rozbudować. Muszę rozbudować całą flotę. Okej, opracujmy to. Dobra, nie jest źle. Tylko, że rośnie oczywiście koszt utrzymania takiej floty. Dobra, mało kredytów mamy. Tak. Tych już myślę, że możemy tutaj przerzucić na Ilos, ponieważ to właśnie z Ilos pójdzie główne nasze uderzenie. Okej. Dobra. Ile tam jeszcze do... Dobra, na razie się to spoko rozbudowuje. Dobra, tu już jest pierwszy nasz... nasz lotniskowiec już jest. Dobra, ty mój drogi, będziesz bronił Ilos, w razie czego. W razie czego. Dobra. Mamy kolejny... kolejny krążownik. Przydałoby się też jeszcze popracować nad nowymi technologiami. Okej, to sobie rozbudujmy. I to by jeszcze się dało. To jeszcze zwiększy nasze wydobycie. Dobra, na razie spoko. Na razie spoko. Dobra. Myślę, że będziemy ruszać do ataku. Ty, mój drogi, tutaj lecisz. Ty. Lecisz tu. Wy. Oprócz niego. Out with it. Out with it. Dobra, wylecicie tu. Cała nasza flota uderzy na siłę przeciwnika. Wiem, że będę musiał tutaj bombardować planetę z orbity, ale tym się zajmie nasz pancernik. Oczywiście po zniszczeniu floty przeciwnika. Nie będę robił tego samego błędu co oni. O, tu jeszcze możemy dołożyć. Dobra. Jeszcze rozbudujmy to, jeszcze rozbudujmy. Dobra, inwestowanie w rozbudowę naszych planet się opłaca. Dobra. Okej, jesteśmy gotowi. Ustawmy się wszyscy w jednym miejscu. Tak, jest nasza flota. Rozpocznie uderzenie. Tylko chcę, żeby wszyscy
razem. Mogę też zmienić na przykład nazwę tego pancernika, ale to też nie ma zbyt większego znaczenia. Automatyczne budowanie, impuls, to mnie mało interesuje. Dobra. A, dobra. Dobra nasza. Będziemy mogli sobie zrobić wspólny skok fazowy. Ten sam, to nadam efekt zaskoczenia. Będziemy mogli zaatakować przeciwnika w tym samym momencie. Więc wszystkie nasze statki po prostu pojawią się naraz. Nie będzie tego efektu, że będą wlatywać na orbitę planety pojedynczo, tylko że wszystkie uderzą naraz. Jak widzicie, one się teraz ustawiają. Wszystkie, jeszcze żaden nie rozpoczął skoku. I po prostu zaczniemy ten skok wspólnie. Wspólnymi siłami. Jak sobie oznaczyć? Chyba... Nie, nie mogę. Szkoda. Dobra, ustawiać się, moi drodzy, ustawiać się. Dobra, a jak widzicie, rozpoczęliśmy wspólny skok fazowy. Tak jest. I lecimy wszyscy razem. Oczywiście chodzi o to, aby uzyskać efekt zaskoczenia i zniszczyć siły przeciwnika, zanim te będą w stanie się zczaić, co się w ogóle dzieje. Dobra. Myślę, że te siły powinny wystarczyć, chociaż mogę się mylić. Oni tutaj troszkę sił mają. Dobra. Okej, jesteśmy. Jakieś centrum nadawcze. Oni tutaj nic nie mają? Nie, mają. Jednak mają troszkę okrętów. Ale one nie mają szans w walce z naszymi krążownikami, okrętem liniowym i naszymi fregatami. Dobra, zaczęliśmy ostro. Tak jest, mucić w nich tam. Okej. Dobra, nasze krążowniki walą. Pięknie. Pierwsze statki zostały już zniszczone przez nas. Dobra, fregaty ostro napieprzają. Dobra, nie mają szans tak właściwie. Typki. Są statki przetwórcze. Dobra. Wygląda to, że chyba zmusimy ich do ucieczki. Właśnie bez strat własnych się to wszystko odbyło, co mnie bardzo cieszy. Dobra, oni spieprzają. Dlatego też my będziemy mogli tutaj zrobić mały rozpierdziel. No i w rezultacie także skolonizować tąże planetę. Czekajcie, gdzie jest mój? To where do you send us? A, to jest mój statek kolonizacyjny. Ty już sobie tutaj podleć, mój przyjacielu. Będziemy kolonizować tą planetę, oczywiście od razu po tym jak... Dobra, ty już zacznij atakować tą... planetę. Dobra, to tu im poniszczymy. Dobra, nie mają szans. Dobra, my tu możemy teraz skupić się na badaniach. To sobie rozwińmy. To sobie rozwińmy. Wow, niezłym laserem on przypieka tą planetę. Wiecie co, to troszkę zajmie. Obawiam się, że to może troszkę zająć. Dobra. Ten mój okręt mu pomoże. Drugi okręt liniowy mój. A tymczasem pozostałe mniejsze jednostki zajmują się likwidowaniem wszystkiego, co jest na orbicie. Pięknie. Pięknie nam to idzie.
executing. Dobra. Nieźle. Ten już tam leci. Dobra, no tutaj wykupmy kilka poziomów. Dwa poziomy chyba można maksymalnie wykupić, a nie. Muszłoby jeszcze jeden, tylko że na aktualnie troszkę hajsu nam się... Hajs nam się zużył. Dobra. Reconnaissance reveals that a pirate raid is forming. Jump sequence initiated. Dobra, nie da się wykupić trzeciego poziomu. Czy tam czwartego. Tak właściwie. Dobra, tu jest jeszcze jakaś centrum nadawcze, które właśnie ma spore problemy. Dobra, planeta dostaje za swoje. Dobra, rozwalmy to w pizdu. Dobra, pięknie jest. Dobra. O, nie. Przeciwnik opuścił ten układ, tą planetę, pozostawiając ją samą sobie. Co oczywiście sprawia, że my się z tego bardzo cieszymy. Dobra, tu mój lotniskowiec już dotarł. Zaczynając zabawę. Dobra, ty skup się na atakowaniu planety. Okej. Dobra, nie mają szans. Planeta już jest moja, tylko że oni jeszcze o tym nie wiedzą. Okej. Dobra. Zaczynajmy. Okej, mamy poziomek. Poziomek, ważna rzecz. Dobra, zaczynamy atakować dziadów. Myślę, że teraz pójdzie szybko, dosyć. Będzie dodatkowe eskadry bombowców przybyły z naszego lotniskowca. Okej. Dobra, wszystko idzie po naszej myśli. Przeciwnik opuścił... Time to go. Przeciwnik opuścił tą planetę. Już mój statek kolonizacyjny tutaj leci. Dobra, ci tutaj masakrują instalacje przeciwnika. Pozostawione same sobie. Dobra. Mój okręt liniowy ma dodatkowy poziom. Bardzo mnie to cieszy. Cenię uzbrojenia. Dobra, weźmy sobie to. Don't underestimate me. Dobra, oni cały czas sobie doświadczenie chyba nabijają w trakcie ostrzeliwania z orbity. Dobra, jak tam się miewa nasza ostatnia zdobycz. Dobra, ten zdobył kolejny poziom. Bardzo miło. Research finished. Dobra, wy, moi drodzy, ustawcie się tutaj. Dobra, gdzie jest ta moja... Okej, tu już leci mój statek kolonizacyjny. Bardzo miło. Okej. Wszelki opór na planecie został złamany. Dlatego też po prostu rozpoczniemy kolonizację tejże planety. Dobra. Czyń swą powinność, mój drogi. Dobra, tutaj będziemy mieli naprawdę dużo kryształów z tej planety. Dobra, wszyscy ustawmy się w jednym miejscu. Dobra, nasza. Piękna sprawa. Świetnie nam to wyszło. No, to sobie jeszcze rozwińmy. Tunele fazowe. To jest dosyć ciekawa rzecz. Skowanie fazowe. Okej. Dobra, to sobie zróbmy. Na razie. Okej, planeta już jest nasza. Na razie oczywiście na pierwszej kolejności osiedla. No i tutaj budujemy kopalnie, które będą nam bardzo potrzebne. Ty, mój drogi, lecisz tutaj na razie. Po prostu nie chcę stracić tego statku kolonizacyjnego.
Dobra, nasza flota tutaj cały czas jest obecna. Naszym kolejnym zadaniem... O, tutaj coś leci. A, poszukiwacz, a więc statek zwiadowczy. Będzie zajęcie tej planety. Tak sobie myślę. Tutaj uderzymy. Planet development finished. Później zaatakujemy to. Jakoś tak o sobie pójdziemy. Pójdziemy w głąb terytorium przeciwnika. Dobra, na razie udało nam się dosyć fajnie ich zaskoczyć i zaatakować. Wykorzystać siłę naszej floty przeciwko im. Dobra, maksymalny poziom infrastruktury cywilnej mamy już osiągnięty. Wszystko po to, aby oczywiście czerpać jak największe zyski z tej planety. Także kolejne kopalnie kryształów zaczynają już powstawać. Dobra, wszystko zaczyna się kręcić po naszej myśli. Tutaj jest dosyć sporo szczątków po tych stacjach orbitalnych. Dobra, struktura gotowa. A więc kolejna... Research finished. Pierwsza kopalnia już jest gotowa. Dobra, już rozpoczęła wydobycie. Planet development finished. Dobra, zbudujmy też sobie infrastrukturę obronną, aby zwiększyć wytrzymałość. Our fleet has engaged the enemy. Na EOS. Czyli tutaj jakaś wroga flota znowu uderzyła. No i oni już żałują tego. Don't underestimate me. Tak, tu jest jeden z najpotężniejszych naszych okrętów. Więc spokojnie. Kto jak kto, ale on sobie da radę. Dobra. Oni tutaj szans za wielkich nie mają. Dobra, już spierdzielają. Dobra, tutaj jakiś... A. Poszukiwacz się przemknął. Ożwy. No i piraci przybyli, patrzcie ich. Dawno ich tutaj nie widziałem, właśnie, troszkę to zaniedbałem. Oj. Dobra. Dałem więcej hajsu na ściganie moich wrogów. Oni tutaj uderzą. Zdecydowanie. Co może nie być miłym doświadczeniem. Ale my tu mamy kilka fregat, a więc myślę, że całkiem spoko. Bardziej, że my ich tutaj zaczynamy atakować coraz to bardziej. Co się dzieje? A ten tutaj przyleciał sobie. Dobra, damy sobie tu radę. Bez większych kłopotów powinniśmy przynajmniej sobie dać tutaj radę. Pirate raiders approach one of our planets. Dobra. Oni tutaj lecą. Przylecieli. No i chyba zacznie się teraz ospierdziel. Mały. Dobra. Wiesz co? Przydasz się tutaj. Przydasz się tutaj. To na pewno. No tutaj przeciwnik próbuje nas atakować, chociaż myślę, że mu to nie wyjdzie na zdrowie. Dobra, to sobie zrobiliśmy już. Dobra, badanie planety także już trwa. Dobra, co oni tu kombinują? O, zaczęli ostrzeliwanie naszej asteroidy. Ona jest tu na maksa rozwinięta, tak więc myślę, że nie powinno być z tym większych kłopotów. Dobra, gdzie jest mój lotniskowiec? Dobra, on już dokonuje skoku. Dobra. Okej. Tutaj trzeba rozwalić tego wroga. Research finished. Dobra. Rozwalimy ich raz, dwa. Dobra, tu jeszcze możemy kolejne myśliwce i bombowce sobie zbudować. Jak tu wygląda sytuacja? Teraz se rozbudujmy. Dobra. No i tutaj twardo zaczęli nas atakować. No, patrzcie ich. Dobra, ta planeta tutaj to wytrzymie.
Znaczy asteroida, tak właściwie. Właściwie planetoida. No, planetoida to jest właściwa nazwa. Dobra, to se rozwijmy. Okej. Okay. Co my tu możemy zacząć budować? Oczywiście laboratoria, które są dosyć istotne dla mnie. Okej. Okay. Potrzebujemy większe wydobycie. Dobra, tam. Daliśmy sobie radę. Dosyć spoko. Dobra, nasze myśliwce i bombowce tutaj robią mały rozpierdziel. Wszystko pod kontrolą. Ci tutaj trochę się lansują. Dobra, ten tu za chwilę będzie miał przerąbane. Dobra, spoko jest. Planet development finished. Oż ty, oni mi tu atakują cały czas moje statki handlowe. Co nie jest grzecznym zachowaniem bynajmniej. A ja sobie tutaj zbuduję jeszcze jeden hangar, tak żeby im życie uprzykrzyć. Dobra. Okej, jak tu wygląda sytuacja? Dobra, tu już kolejna stacja badawcza. Oczywiście port handlowy, jak najbardziej. Aby spotęgować dodatkowo nasz przychód gotówki. Dobra. No cóż, przeciwnik, ja zauważyłem, że on dosyć szybko się rozwija. Dużo planet zajmuje w stosunkowo krótkim czasie. Ale później jakoś tak traci to. Znaczy, on mało uwagi zwraca na rozwijanie tych swoich planet. W przeciwieństwie do mnie. Ja się głównie skupiam właśnie na... rozbudowie planet. Małej ilości dosyć silnych planet, no i później z czasem oczywiście rozszerzam swoje wpływy. Ci tutaj planli próbują się przedostać po raz kolejny. Idioci. Dobra, to sobie wszystko tutaj musimy porozwijać. Dobra, moja flota tutaj oczywiście pięknie działa. Dobra, tu już sobie budujemy hangary. Jeszcze tak z 3 sobie spokojnie postawimy. Spokojnie, spokojnie. Nic specjalnego się tutaj jak na razie nie dzieje. Dobra. Okej. Więcej bombowców. Bombowce są bardzo przydatne. Tutaj zwiadowca się zapuszcza w głąb mojego terytorium. Niezbyt mądrze. Tutaj dokonujemy ostatecznej go rozwalenia floty pirackiej. Dobra. No cóż, całkiem nieźle nam to idzie. Okej. Dobra, ostre walki, przeciwnik tutaj trojowo próbuje podziałać, ale wątpię, żeby mu to wyszło. Mamy tak wiele bombowców. Zresztą ma także oczywiście statki przeciwlotnicze, które specjalizują się właśnie w ochronie floty przed atakami mniejszych jednostek, tak jak myśliwce, bombowce. Oni tutaj cały czas coś próbują podziałać, ale wątpię, żeby to wypaliło. Dobra. Okej. Ja muszę tutaj tylko pilnować głównie to, aby piraci atakowali moich przeciwników, a nie mnie. A więc przebijać ich finansowo, co nie jest aż tak bardzo trudne, jakby się mogło wydawać. Sobie tutaj zbudujmy. W
planeta. Nie wiem, czy budować te centrum medialne, na serio. Jakoś tak przekonany nie jestem do końca do tego. Dobra, wszystko ładnie się tutaj rozbudowuje. To sobie rozbudujmy. Cały czas mamy drobny problem z dostępnością kryształów. Ale myślę, że to szybko nie minie. Myślę sobie, że to szybko nie minie. O, ten tutaj będzie miał przerąbane. Jest ostro atakowany przez nas. O, pięknie zniszczyli go. Dobra, o, ty masz poziom, mój kolego. Dobra, ty tutaj. Pędzisz. Dobra, nasza. Tutaj mamy silną obronę, która wiele potrafi znieść. Dobra. Co my tu mamy? Okej, tutaj nasza flota cały czas odpędza natrętnych wrogów, którzy by chcieli z nami zadzierać. No to sobie zbudujmy tutaj jeszcze jedną. Jeszcze jeden hangar. Myślę, że to nam nie zaszkodzi. Dobra. Dobra, nasza. No cóż, moi drodzy, no cóż. Okej, ja sobie to zatrzymię. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, ten odcineczek. Było dosyć interesująco. Pierwsze poważniejsze uderzenie z mojej strony na planetę przeciwnika. Zajęliśmy kolejną lodową planetę. Było dosyć fajnie, chociaż szybko przeciwnik zrezygnował z jej obrony. Szybko się wycofał. Odpuścił dosyć szybko. Myślę sobie, że z czasem będziemy coraz to przyspieszać nasze ataki na kolejne planety, zajmować kolejne światy i powiększać nasze imperium, które na razie jest dosyć malutkie, ale jak widać jest dosyć silne. Mamy dosyć sporej wielkości flotę, głównie jeśli chodzi o jakość naszych okrętów. No to wygląda to, że górujemy nad naszymi konkurentami. Chociaż oni dosyć szybko zbudowali dosyć wielkie imperia. No i troszkę chyba zapomnieli o rozwoju swoich planet oraz badaniach nowych modeli statków, nowych rodzajów uzbrojenia. No cóż, słuchajcie, jeśli materiał wam się podobał, to oczywiście zachęcam was do komentowania oraz do oceniania tego filmu, jak i do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Ciao, do następnego.